Poznaj 7 technik efektywnego tworzenia afirmacji miłosnych. Dowiesz się, jak afirmować i jak to robić poprawnie. Zapraszam na materiał. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak skutecznie przyciągać miłość, jak zrobić dobre afirmacje. Takie naprawdę działające. Podam 7 technik pracy właśnie w tej materii, ale oprócz tego wspomnimy też sobie o tym, jak wizualizować, żeby przyspieszyć przyciąganie, oraz powiemy o medytacji, jaką medytację należy wykonywać, aby jeszcze łatwiej przyciągać miłość. Powiemy sobie o afirmacjach dla par, o afirmacjach dla singli i wspomnimy też, o kartach afirmacyjnych. Jeżeli temat przyciągania miłości albo uzdrawiania miłości z Tobą rezonuje, to jesteś w dobrym miejscu. Po pierwsze, mamy afirmacje takie specyficzne, specjalistyczne, bardzo dokładnie dobierane i bardzo dokładnie dopasowane do Ciebie i do Twojej sytuacji. Życiowej, emocjonalnej, ale mamy też afirmacje ogólne na przyciąganie miłości. No i teraz czasami zadajecie pytanie, co wybrać, jak to zrobić, żeby te afirmacje naprawdę y, dobrze działały. No więc po kolei. <laughs> e, jeżeli chodzi o afirmacje, które układamy dla danej osoby, na jej konkretną sytuację. To kluczowe jest to, żeby y, tą sytuację dobrze rozpoznać, czyli wiedzieć, co cię boli na przykład w związku, od czego, y, od czego chciałbyś się uwolnić, y, czy jesteś, w ogóle pierwsze podstawowe pytanie, czy jesteś w związku, czy jesteś w, w związku, który się właśnie kończy i chcesz jak najszybciej zakończyć ten związek i jakie masz emocje w związku z tym, no bo afirmacja pod tytułem. Wychodzę ze związku, może nie zadziałać, jeżeli nie znajdziemy tego, co cię w tym związku jeszcze trzyma. Nie? Więc, żeby dobrze ułożyć sobie takie afirmacje bardzo indywidualne, to trzeba zrobić dokładny wywiad najlepiej sam ze sobą albo z doświadczonym terapeutą, numeroterapeutą na przykład, i dowiedzieć się, co takiego, co takiego w nas jest, co powoduje. Co, co się kwalifikuje, tak naprawdę, no, powoduje nasze cierpienie, czyli co się kwalifikuje do uzdrowienia przy pomocy afirmacji. Są też afirmacje ogólne, natomiast no, według mnie w 95% przypadkach nie zadziała afirmacja pod tytułem otaczam się miłością i błogością, kiedy mamy jakieś trudne doświadczenia w sobie, bo najpierw trzeba te trudne doświadczenia uwolnić, żeby one nie blokowały nam. Tego, tego przyciągania, bo jeżeli tego nie uwolnimy, to i cały czas będzie się pojawiał nam kod w podświadomości, którego nie uzdrowimy, no to co z tego, że przyciągniemy? Dalej będziemy cierpieć, a przecież dokładnie nie o to nam chodzi. Ja uczę tego dokładnie podczas kursu miłości, który odbywa się co roku w lutym z okazji Walentynek. Mamy taki miesięczny kurs przyciągania miłości, gdzie właśnie uczymy się, jak dobierać afirmacje. I ogólnie ćwiczenia na konkretny moment w Twoim życiu. Jeśli natomiast chcesz mieć afirmacje ogólne, no to ja ci polecam moje karty afirmacyjne, ponieważ tam nie jest jedna afirmacja, tylko jest cały dekret. Więc jeżeli już chcesz mieć jakiegoś gotowca, to jedna afirmacja nie zadziała tak dobrze, jak zadziała cały, cały dekret. A tam jest taka. Taka kategoria związki, więc, więc tam mi będzie 11 kart. Więc tak naprawdę przez miesiąc każdą kartę możesz sobie wylosować 3 razy. No i pokodować się tym. Jak używać czasów gramatycznych w afirmacjach miłosnych? Często zadajecie również to pytanie. No więc tutaj trzeba znowu zobaczyć, na jakim jesteś etapie, Otwartości. Czy jesteś już po uwolnieniu przeszłości, po uwolnieniu żalu, lęku, bólu itd., czy dokładnie jesteś w miejscu, kiedy dopiero zaczynasz sobie uświadamiać, co tak naprawdę się w tobie dzieje. I będziemy inaczej układać afirmacje, na przykład: otwieram się na. Yy, na wyjście ze związku albo otwieram się na przyciąganie nowego partnera albo na przykład uwalniam się od potrzeby yy, przebywania w trudnym towarzystwie. No, dziwnie brzmi ta afirmacja, ale bardzo często my mamy wkodowane, że my musimy w jakimś miejscu być z jakimiś ludźmi. Nie? Musimy. Yy, Robić coś czasem wbrew sobie. I to powoduje, że my depczemy swoje poczucie własnej wartości. Więc na przykład afirmacja pozwalam sobie być sobą. To jest kluczowa w ogóle afirmacja w przyciąganiu miłości, ponieważ my wszyscy chcemy tego, żeby ktoś nas zaakceptował takimi, jakimi jesteśmy, a my mamy tendencję do tego, że zakładamy maski. Nie? I afirmacje robimy y, jak najbardziej w czasie teraźniejszym, y, bo staramy się nie mówić o przyszłości, czyli nie mówimy afirmacji będę w szczęśliwym związku, bo to w ogóle jest błąd y, totalny. Natomiast są pewnego rodzaju afirmacje, ale to znowu musi być określony moment, kiedy mówimy o afirmacji, kiedy używamy czasu przeszłego. Czyli na przykład y, przyciągnąłem, spotkałem, zacząłem budować związek miłości. Poznałem kogoś już. Nie? I to się. Y, trochę inna jest funkcja wtedy tych y, afirmacji, ponieważ my wtedy jakby to chodzi o to, że widzimy, że już się coś zaczyna, zaczyna, zaczyna i chcemy w umiejętny sposób spowodować, żeby to już się domknęło, nie? Natomiast tak jak powiedziałam, no to trzeba wiedzieć w którym momencie dać sobie tą afirmację, ale zawsze możecie sobie podkreślać swój sukces. Tymi afirmacjami. To jest jakby drugie zastosowanie afirmacji w czasie przeszłym. Możecie sobie powiedzieć: yy, Okej, okay, poznałem kogoś. Ja na kursie, yy, to akurat jest na kursie przyciągania zdrowia, jak yy, zaczynają uczestnicy, ci, którzy chcą oczywiście tracić na wadze, zaczynają chudnąć, to ja im zawsze mówię: I teraz afirmuj, schudłem, schudłem, schudłem. To trzeba, sobie, to trzeba sobie podbijać, żeby podświadomość wiedziała, że o to nam chodzi i że to jest nasz sukces. Technika trzecia to jest wizualizacja. Naprawdę to jest technika, która wspiera wszystkie inne narzędzia. Natomiast wizualizować musimy też w odpowiedni sposób. Bo to, że my sobie wyobrazimy w tym miejscu, gdzie pokazują nam się wspomnienia, mamy takie jak nawet nie musimy zamykać oczu, ale jak przypominamy sobie jakiejś sytuacji, to to jest taka, taka ściana wspomnień w naszej głowie, nie? I dokładnie w tym miejscu też możemy sobie robić wizualizacje, ale żeby one były naprawdę skuteczne. To oprócz tego, że sobie stworzysz obraz, że na przykład idziecie razem gdzieś, trzymacie się za rękę, przytulacie się, jest Wam dobrze. Oprócz tego, że to widzisz, to żeby wzmocnić działanie tej wizualizacji, wyobraź sobie, że w to wchodzisz. Czyli tak, jak byłbyś w kinie i widzisz ten obraz na monitorze i tak, jakbyś wstawał z tego kina i w ten ekran wchodził. Ponieważ najistotniejszą rzeczą w procesie przyciągania jest poczuj, że już to masz. Nie? Czyli jakby wizualizacja super, ale z takim dużym przekazem również emocjonalnym, że wchodzisz w tę sytuację i odczuwasz te emocje, które masz, jak to, co jest na tym Twoim obrazie, się wydarza. Eee, czwarta technika mówi o powtarzalności i o rutynie. Bardzo istotne jest to, że jeżeli decydujesz, że zaczynasz przyciągać miłość czy uzdrawiać związek, czy cokolwiek, to nie rób tego przez jeden dzień czy przez dwa dni, bo to jest szkoda prądu. Bardzo ważne jest to, żeby robić to systematycznie. Przez 28 dni, bo według wszelakich podręczników tyle jest nam potrzebne, żeby pękły stare połączenia neuronowe i powstały nowe, czyli żeby się żeby się przepięły programy w naszej podświadomości. W związku z tym, jeżeli masz zamiar naprawdę się tym zająć, to przygotuj sobie dobre afirmacje. Miej karty afirmacji, możesz przyjść do mnie na kurs, yy, albo na przykład możesz sobie kupić kurs yy, afirmacji, bo to jest on na platformie, więc masz do niego dostęp, kiedy chcesz. Naucz się to robić i później z tego korzystaj. Nie. Czyli na przykład yy, tak jak powiedziałam w, w punkcie pierwszym, rób wizualizację, i rób je. Najczęściej jak to możliwe, czyli nie wiem, masz taką chwilę, yy, że, że zajmujesz się czymś mechanicznie, yy, nie obciąża to jakoś strasznie Twojej głowy, bo już milion razy to robiłeś i, i robisz to na autopilocie. To wtedy te myśli zajmij właśnie tym, że powtarzasz sobie afirmację albo że wizualizujesz, ale z tym, yy, z, tym, yy, z tym wejściem emocjonalnym w daną sytuację. Piąta rzecz, o której trzeba pamiętać, to, to jest to, jak my sami patrzymy i y, jak my sami widzimy siebie. I bardzo często podczas kursu przyciągania miłości wychodzą problemy z poczuciem własnej wartości, z samoakceptacją. Tak jak powiedziałam wcześniej, my dążymy do tego, chcemy tego, żeby ktoś pokochał nas takimi, jakimi my jesteśmy. I to jest oczywiście super, tylko żeby to dostać od kogoś, to trzeba najpierw dać to samemu sobie. I teraz. Ja wszystkich zawsze bardzo zapraszam do tego, żeby używać afirmacji, też właśnie po to, żeby podnosić poczucie własnej wartości, żeby napełniać się samoakceptacją, ale w taki mądry sposób, nie? żeby zrozumieć, że niektóre rzeczy wydarzają się w naszym życiu, jesteśmy jacyś. Mamy jakieś tam określone cechy, nie wiem czy wyglądu, czy charakteru, czy, czy mamy jakąś sytuację życiową, i czasami jest tak, że my tego naprawdę nie możemy zmienić albo nie możemy tego zmienić w szybkiej perspektywie, i wtedy należy wykonywać afirmację na zaakceptowanie tej sytuacji. Szósta technika mówi nam o tym. Że warto budować afirmacje, które będą przypominały nam o tym, co dobrego wydarzyło nam się właśnie na płaszczyźnie miłości. Jak wszyscy, myślę, doskonale wiemy, czy stosujemy, czy nie, to jest inna sprawa, natomiast myślę, że większość z nas ma już tą świadomość, że bardzo silną energią jest energia wdzięczności. Dlatego dobrze jest w swoim dekrecie afirmacyjnym mieć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, za które, które były dla nas miłe, które wydarzyły się nam kiedyś i było nam z tym bardzo dobrze, że one się nam wydarzyły. I yy, co jakiś czas wyrażajmy wdzięczność za to, że mogliśmy tego doświadczyć. Bo oczywiście magia wdzięczności polega na tym, że wtedy tej wdzięczności będziemy, wtedy, wtedy tego, za co jesteśmy wdzięczni, będziemy dostawać więcej. No i na koniec, punkt siódmy. Jakie są najczęstsze błędy? Po pierwsze, chcemy afirmować na. Konkretną osobę, e, i to nie jest do końca dobry pomysł, i wszystkim e, zawsze to odradzam i dużo o tym mówię na moich kursach przyciągania miłości, że to, że tobie się wydaje, że z tą osobą miałabyś tak, tak i tak, to nie oznacza, że tak by było, ponieważ nie wiesz, jakie ta osoba ma wzorce dotyczące. Związków. Dlatego afirmuj, że Ty jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. Afirmuj to, jak Ty się w tym czujesz. Wchodź sobie w tę sytuację i, tak jak mówiliśmy wcześniej, pamiętaj o tej technice emocjonalnej wizualizacji. Natomiast nigdy nie, nie afirmuj, nie, nie nakładaj takiego, że musi się to wydarzyć z tą konkretną osobą. Nie? Jeżeli już jesteś z kimś w, w zadeklarowanym związku, no to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, nie? No bo na przykład mówimy, że ja teraz będę e, uzdrawiać to, co trudne się wydarza między mną a moim na przykład mężem, partnerem czy kimś i wtedy faktycznie pracujemy nad już konkretną energią, która tworzy się, bo już wytworzycie jakiś związek. I wtedy jak najbardziej, na przykład afirmacja e, otwieram się na zrozumienie mojego partnera, mojej partnerki. Napełniam się empatią, hmm? żeby łatwiej się dogadać. Pozwalam sobie mówić to, co mam do powiedzenia. Pozwalam, żeby mój partner, partnerka dobrze się mógł poczuć w naszym związku, i żeby też pozwalam sobie usłyszeć to, co mój partner ma mi do, do powiedzenia. Także nie róbcie takich błędów, i, a i oczywiście nie róbcie afirmacji ze słowem nie bo podświadomość sobie z nim nie radzi. Nie więc oczywiście są jakieś tam techniki, kiedy można stosować taką afirmację, ale to jest trudne. Trzeba wiedzieć jak ją obudować i jak wykorzystać to słowo nie, bo też mamy takie triki, ale jakby tutaj ja tak naprawdę oficjalnie zawsze tego bardzo bardzo odradzam. Bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Jeżeli to jest dla ciebie cenne, to subskrybuj kanał, możesz przekazać to dalej. Możesz to komuś udostępnić. Jeśli temat z tobą rezonuje, to co roku w lutym organizuję kurs przyciągania miłości. Polecam również moje karty afirmacyjne, gdzie masz po prostu bazę gotowców. Ściskam mocno i do zobaczenia już za tydzień.